Cześć, witajcie z tej strony Krisko. Dzisiaj krótki taki filmik. No jak już wiadomo, w nowym Kid Simulatorze 2022 nie będzie gleby 3D, bo podobno komputery by wam wybuchały, w udach eksperci coś tam internetowi pisali. Także co, nie będziecie mieli teselacji, będziecie mieli tylko efekt paralaksy, który się stosuje normalnie do ścian, jak robicie ściany, modelujecie. Będziecie jeździć. No dobrze, płacicie 200 zł. Dobrze jest. No, to na razie.